jeżeli chcielibyśmy, żeby roboty pomagały nam w pracy, muszą umieć robić to, co my. Jedną z umiejętności, którą my zdobywamy bardzo wcześnie, jest chodzenie. Oczywiście roboty najczęściej poruszają się na kołach, ale czy mimo wszystko jest to takie proste? Nazywam się Adam Wolniakowski i pokażę Państwu, jak poruszają się roboty mobilne. Widzicie tutaj Państwo naszą prototypową platformę mobilną, która jest złożona z robota mobilnego typu Smart oraz uniwersalnego robota przemysłowego typu Universal Robots. Stanowisko ma wbudowany komputer oraz jest wyposażone w zestaw czujników, w kamerę 3D, laserowe czujniki odległości typu LiDAR oraz ultradźwiękowe czujniki odległości. Robot mobilny zasilany jest przy pomocy baterii oraz jest napędzany przez silniki elektryczne. Robot posiada dwa koła napędowe oraz cztery pomocnicze kółka, które ułatwiają mu utrzymać balans. Czasem trudno nam sobie wyobrazić, że robot nie widzi świata w ten sposób, co my. Dzięki wizualizacji jesteśmy w stanie zobaczyć, co widzą kamery i czujniki robota. Nie wszystko jest dla robotów tak oczywiste jak dla nas. Poruszający się człowiek będzie widoczny dla robota tylko jako dwie grupki przemieszczających się punktów. Widzimy tutaj także, jaki zasięg ma kamera robota. W jaki sposób robot mobilny orientuje się, gdzie jest? Wykorzystywane są w tym celu różne czujniki. Podstawowym sposobem określenia położenia jest tak zwana odometria. Podobnie jak w samochodach mamy licznik przejechanych kilometrów, robot mierzy, o ile obróciło się każde z jego kół i na tej podstawie oblicza, o ile przemieścił się od początku pracy. Jest to jednak sposób mało dokładny. Wystarczy, że koła wpadną w poślizg lub powierzchnia jest nierówna i robot będzie coraz mniej pewny swojej pozycji. W końcu może się kompletnie zgubić. Potrzebne są inne systemy pomiarowe. Robot Smart wyposażony jest w laserowy czujnik odległości typu LiDAR. Czujnik ten obraca się i wysyła wiązkę laserową mierzącą odległość od przeszkód dookoła robota. Dzięki temu robot rozpoznaje kształt pomieszczenia wokół siebie. Ponieważ lubimy mieszkać w pomieszczeniach symetrycznych, robot nie zawsze rozpoznaje, czy stoi skierowany w jedną czy w drugą stronę. Czasem trzeba mu to podpowiedzieć. Wtedy robot wie już, gdzie jest i może rozpocząć pracę. Czerwone strzałki pokazują, jak robot zgaduje, gdzie jest. Na początku nie jest pewien swojej dokładnej lokalizacji, ale kiedy przejedzie kawałek i zgromadzi więcej danych, jego obliczona pozycja jest coraz dokładniejsza. Nazywamy ten algorytm lokalizacją AMCL, czyli Adaptive Monte Carlo Localization. Znajdujemy się w laboratorium nawigacji robotów mobilnych Wydziału Elektrycznego. Istotnym elementem w procesie nawigacji jest wiedza o położeniu robota. Im dokładniejsza i precyzyjniejsza jest ta informacja, tym bardziej zaawansowane oraz agresywne algorytmy sterowania możemy zastosować, co w wyniku prowadzi do możliwości realizacji skomplikowanych oraz dynamicznych ruchów robota. Niniejsze laboratorium wyposażone jest w system pozycjonowania radiowego UWB. Jest to obecnie jedno z najlepszych rozwiązań do nawigacji wewnątrz przestrzeni zamkniętych. Jego działanie opiera się na pomiarze odległości pomiędzy stacjami bazowymi, a nadajniku odbiornikiem umiejscowionym na robocie. Pomiar odległości wraz z informacją o położeniu stacji bazowych umożliwia wyznaczenie pozycji obiektu. W tej chwili widzimy, jak robot zmierza autonomicznie do zadanego punktu z wykorzystaniem systemu UWB. Robot uzyskuje dosyć dużą precyzję. Poruszając się na planszy o wymiarach 4x5 metrów, jesteśmy w stanie dotrzeć do punktu z dokładnością do około 1 cm. Jest to wynik całkiem dobry. Pozwala wykorzystywać te algorytmy. W znanym sobie pomieszczeniu robot jest w stanie samodzielnie nawigować. Dzięki znajomości swojej pozycji, robot potrafi znaleźć plan drogi taki, by ominąć wszelkie przeszkody. W każdym momencie ruchu robot stara się przewidzieć dzięki symulacji, jaką prędkość powinny mieć jego koła, by pozostał na wyznaczonej ścieżce. Robot potrafi też omijać nieprzewidziane przeszkody. Kiedy zagrodzę mu drogę, robot zatrzyma się, zmieni plan drogi i spróbuje mnie ominąć. Właśnie takie umiejętności są potrzebne, by robot mógł bezpiecznie poruszać się i działać we wspólnej z człowiekiem przestrzeni. Co jeśli robot nie zna środowiska, w którym ma pracować? Trzeba mu je wtedy najpierw pokazać. Oprowadzam robota ręcznie po pomieszczeniu. Na podstawie odometrii, czyli zliczania obrotów kół oraz danych z czujnika laserowego, robot uzupełnia mapę. Mapa z czujnika laserowego jest płaska. Dzięki wykorzystaniu kamery 3D możemy wypełnić i zmapować całe pomieszczenie. Jak Państwo widzicie, sztuka poruszania się robotów jest skomplikowaną dziedziną i wciąż ma przed sobą wiele wyzwań. Ile jeszcze musimy nauczyć roboty, żeby mogły poruszać się i pracować wśród nas? Zapraszamy Państwa do współpracy i do skorzystania z naszej oferty dydaktycznej.